Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Z tej strony Agnat in case. Niestety drugi raz nagrywam, bo miałem telefon. A jak nagrywam telefonem, to po prostu później tego nie sklejam, tylko... No tylko wrzucam po prostu tak w całości. Widzicie, obrządek buków robimy sobie. Niestety wszystko jest pozamarznięte. Wszystko jest minus 8 aktualnie, ale już się ciepło, bo rano było. Jechałem do pracy, no to jechałem po 7, jest jak jechałem do pracy było minus 10, teraz jest już minus 8, więc się ociepla na całe nasze szczęście, moje szczęście, ale i tak dużo pracy nie mam, tak jakby na full, więc to też jest spoko, taki plus. No i co, obrządek kupowacie, na razie zgarniamy to. Niestety wszystkie ręczki, bo jest zamarznięte, tak jak wspomniałem. Część krówek jest właśnie tutaj, gdzie ja jestem teraz, a druga część jest na po prostu tam na lewo. Nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie, ale tam stoją na lewo, z tego względu, ponieważ żebym miał więcej miejsca do zgarnywania, czy po prostu później, jak będę dawał słomę, żeby miał więcej miejsca. Właśnie zaraz będziemy jechać też po słomę, ale to zaraz. Na razie sobie tylko to zgarnujemy. Tak. Trzeba będzie zamknąć drota, a czy drzwi. Dajcie, bo tu krowa idzie, żeby ona nie mi nie wyszła. Niektóre są tak piękne te krowy, że one wychodzą, no i trzeba uważać. Okej, tutaj jedziemy właśnie z teraz kroje, żeby drzwi zamknąć, ja mam taki myk, że po prostu sobie właśnie jadę. Tak, tylko tu jest troszkę źle, bo jest troszeczkę gnoju. Okej, one się zamykają i ja tylko domknę sobie kołem. Będzie spoczko, bo zanim ja przywiozę słomę, znaczy kostkę słomy, zanim wyciągnę sznury, no to chwileczkę też nie jest, to sami zobaczycie. Ja tutaj już pół rano jechałem, mamy taką właśnie drogę, która to jest tak jakby gminna. Po prostu, no i tutaj przyjeżdżają na siebie właśnie traktorem, ale jest strasznie ślisko, bo widzicie, on nie jedzie tam tak do góry, o tylko tutaj, gdzie my zawsze jeździmy i tyle, i później zawraca. No a tutaj mamy troszeczkę tego, ja też będę miał odświeżania później, z 10 minut, 15, może 20. Na całe szczęście tylko na farmie, a nie jeszcze koło szefa, tam koło domu, czy nawet na... czy koło garażu, gdzie mechanik jest. No tak myślę, że z 50 cm napadało, więc troszkę tego jest jednak. Mówiąc nic, to troszkę jest. Tutaj widzicie ten kopus, który wczoraj rozgarnywałem z wami. Ok, jedziemy teraz po kostkę słomy. Koła się kręcą, no bo jest ślisko. Jak ma nie być ślisko, skoro zima. No a tu raz sobie przejedziemy i odgarniemy. No później jak zrobię przykrówka, no to później też będę właśnie też odświeżał. Muszę tam podjazd odświeżyć, żeby wysypał jedzą krówką. No tu jest odświeżone, tylko że nie posypane solą, więc lód sam. Ale no co poradzisz, no nic nie poradzisz, tu sobie raz już będziemy. O,
chwileczkę. Musicie chwileczkę poczekać, bo idę drzwi otworzyć. Odcinek będzie, ale nie będzie. Ja już jestem z powrotem. Kurwa, zimno te minus 8 to jedna zimno w kurwę jest. No i tutaj mamy kostki całą. Nie wiem czy było widać. Tutaj mamy kosteczki. No dzisiaj będzie zabawy z tą słomą, z tą jedną kostką, a to z tym jest... O ja, ale... Ale to jest też spowodowane, ponieważ niektóre kostki były zbierane już podczas deszczu, bo nawet mi się widma nie chce być. Były zbierane podczas deszczu, no i nasiąkło wodą. No nie wiecie co się dzieje, później jest przejebane. Przewalone je właśnie tutaj. Kurde, no ja sobie myślę co się dzieje. Chciałem przy traktor zawadziłem, a to tam kostkę słomy zawadziłem inną. No, dużo miejsca nie ma, ale przez to, że tu jest ten przyczepka tu stoi. Ale nie ma miejsca gdzie ją ustawić. Nasze nieszczęście. Okej. Cofamy. Jedziemy ją wrzucić do takiej maszyny, która rozdrabnia tą słomę. No, no rozdrabniarka, nie taka typowa, tylko taka, to nie jest samoróbka. Nawet nie wiem szczerze mówiąc jak to mam nazwać. Już widzicie sami, już się dzień robi. Spoczko. No ale taka pogoda to w sam raz jest na nartę. Jest mróz, troszeczkę duży po duży, jakby było tak z minus 2, minus 3 i słoneczko. To by było sztosiwo. Ale tak nie jest. Ale się dzieje. Tutaj jedziemy, tam mi się jedzą korobi. Okej. Okej. Dobra, ja idę tylko odczepię sznureczki. I zaraz wracam.
te tręczki nie dałem rady ich wyciągnąć, więc trzeba będzie teleskopikiem, ale to spoko. Bo czasami jak właśnie nie są tak namknięte jak ta akurat, to fajnie się wszystko ręcami wyciąga bezproblemowo, a teraz to zrobimy teleskopikiem. Tylko żebym dobrze trafił. Oj. Okej, udało się. Cofamy. No i widzicie, te sznureczki poszły. Teraz to widzicie, prawie wszystko maszynowo, tylko małe części, które są potrzebne to ręcznie się robi. Kiedyś 4 lata temu jak przyszedłem tutaj do pracy, zresztą wam zaraz powiem, tylko sobie pójdę i otworzę drzwi. Zasłaniam twarz, bo nie chcę, żebyście widzieli ją. Chociaż czasami i tak nie ma możliwości zasunięcia. Tu sobie wyjedziemy. Jeszcze zamknę tylko drzwi, żeby krowy nie wykły, nie wyszły. No, 4 lata jak tu zaczynałem pracę, do mordy, ale się tak nie było, że maszynowo tylko. Tylko trzeba było ręcznie troszeczkę tą krokodylem i tyle, a resztę to ręcznie. Ale w końcu szef został raz sam na urlopie, jak pojechałem właśnie na zimę. Został sam. Został sam, no i był wkurwiony, że trzeba było, że tak, no był wkurwiony, że tak powiem, że trzeba było wszystko ręcznie robić. No więc stwierdził, że trzeba zakupić maszynę. A zapewne gdyby on sam nie został, nie robił przez 3 tygodnie tego wszystkiego, to bym kurwa musiał dalej nic sami robić. Kurwa, tu krowy się plątają, ja tego tak nie lubię. No jest, widać, że jest twarda strasznie. Ale na razie się fajnie spoko rozbija. Jest tego gówna. Gówna, że jest krów. Ja to widzę. Nie wiem, czy jeszcze jednej kostki po prostu się nie da. Bo ja pierdolę, a mi przypadało. No jest zbite strasznie, bo słychać po samej masz po tym, po nie wiem, po rozdrabniaczu do słomy, że szczela strasznie. No jak szczela, no to wiadomo, właśnie jest mokre, zbite. No to widzicie, 15 minut odcinka, tak mi schodzi. No zanim, jak zacząłem, z pół godziny tu przy krówkach.
O kurwa, aż kamienie. No niestety kamienie czasem się też zdarzają. Trzeba uważać. Bardzo całe szczęście jeszcze raz się stało, że po kamieniu szyba poszła, ale to nie w tym drewnianym budynku, tylko w takim starszym. No ale wiem, że to są różne pola i nie tylko nasze pola. U nas są dwa takie pola, gdzie kamienie jest z zajebania, gdy się tam ora, dajcie spokój. Już tyle szefowi razy mówiłem, żeby pozbierać te kamienie, zamówić maszynę. Przez ostatnie 3 lata mówiłem, żeby zamówił maszynę i pozbierał. A mówi, nie trzeba, mało kamieni. No okej, w przyszłym roku na tamtym polu mają być ziemniaki, no to rozpoczuję sadzarce naszej, mamy własną sadzarkę. Sadzarce współczuję i współczuję temu, kto będzie kopał, bo my na szczęście nie będziemy kopać. Dobra mordy, co? No to jak sami widzicie, taki obrządek. Kończymy, ja tu jeszcze muszę tylko takie małe rele zrobić. I to by było na tyle, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcineczka. Na razie, cześć, jelo, pozdrawiam, miłego dnia.